Czołem żołnierze! Witają Was w Kronkach chyba 90 i Mr. Kokos Fly w kolejnym już 9 odcinku naszej serii Top 5, tym razem na miesiąc marzec. I dzisiaj będziemy rozpatrywali kilka fajnych klipów, bardziej, jakby to powiedzieć, trochę zabawnych, trochę śmiesznych, niż pokazujących prawdziwe Wasze umiejętności. Mimo to zgłoszeń było aż 40, było z czego wybierać, ale motywujemy Was do tego, żeby było ich jeszcze więcej na kolejny miesiąc. Dokładnie, tak jak słusznie zauważyłeś, dzisiaj te klipy będą takie bardziej, może nie skillowe, ale takie stuntowe, coś w stylu jakichś fajnych momentów, czyli znalezienie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, co nie zmienia faktu, że ten klip, czyli zwycięzca poprzedniego miesiąca, niewątpliwie należy do tych bardziej skillowych opcji, no a to już nam dobrze znany kolega Sakalas77, który już uprzedzam, w tym miesiącu się nie znalazł. Tak, to było naprawdę świetne i bez dwóch zdań zasługiwało na miejsce pierwsze. Tutaj widzimy powtórkę tej akcji C4, było chyba jakieś nożowanko, było wysadzenie pojazdu, także naprawdę bardzo przyjemne, chociaż akurat chyba tutaj tego wysadzenia pojazdu nie ująłeś, co? Wiesz co, na samym początku, bądź też tam na końcu, później za chwilkę będziemy, o właśnie, jest. I ta właśnie akcja w tym momencie, jeszcze to wbicie noża oczywiście z dwójnogiem, z bipodem, bo jak żeby inaczej, pozdro dla kumatych, jeśli wiecie skąd się wziął bipod przy nożu, no to znaczy, że jesteście już takimi naprawdę weteranami Battlefielda i na samym końcu jeszcze oczywiście musiał przeładować swoją broń, mimo że miał jeszcze 40 parę naboi w magazynku, tutaj na sam koniec jeszcze było to wszystko okraszone C4, no i jeszcze do tego Deagle na sam koniec, także zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. No i zaczynamy, moi drodzy, piąte miejsce i dobrze znany nasz kolega, który już w paru klipach się pokazał. No tak, to jest świetne, słuchajcie, zaraz się naprawdę uśmiejecie, ale to trzeba mieć spore umiejętności, jeżeli chodzi o jety, z tym, że Carioner właśnie takie umiejętności posiada i przejechanie, a raczej przelecenie i to jeszcze w dodatku na wodzie jetem, to coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Myślałem, okej, mogę zrozumieć jednego roadkilla w wodzie, ale żeby dwa, to trzeba mieć naprawdę szczęście niesamowite. Moje mini miejsce czwarte, oczywiście nie mogło zabraknąć jakiegoś tutaj takiego blokady może małej czy metra. I tak też właśnie było w przypadku tego klipu, no plecy standardowe, ale mimo wszystko i tak zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Już tyle się tego naoglądałem, ale i tak buzia rozdziawiona. Zobaczcie przede wszystkim to, jak bardzo łatwo wszedł na ich plecy i kompletnie przeciwnicy nie ogarnęli. Zdaje się, że również nie patrzyli na minimapę, ponieważ no wiadomo, że jeżeli oddawał ogień, no to się na tej minimapie pojawiał i nikt zupełnie nie zszedł tam i nie próbował go powstrzymać chociażby od tyłu. Tutaj już nabiegali akurat żołnierze zrespieni na punkcie D, więc naturalna kolej rzeczy, ale też nikt nie próbował go powstrzymać wcześniej. Coś niesamowitego. Najniższe miejsce na podium, miejsce numer 3 i już bardzo wiele razy go widzieliście, I Love Sra, moi drodzy, Sraf w powietrzu ze spadochronu, to jest wielka sztuka. No świetna sprawa, jeżeli ktoś kocha Srawy, no to faktycznie potrafi tym operować niesamowicie precyzyjnie. Miejsce drugie, moi drodzy, i przy okazji ogłoszenie dla Was, możecie już klipy z Hardline'a do nas przesyłać. Jeśli będą tak obfitowały w kile jak klip Macintosha.pl, to macie wielkie szanse, naprawdę. Tam chyba 10 kili aż było. No to jest niesamowity mołotow, po prostu niesamowity mołotow. Ja nie wiem, co ci przeciwnicy robili, czy oni się respili na sobie, a raczej to niemożliwe. W końcu, jeżeli znajdujesz się pod jakimś zagrożeniem, to nie można, ale no, niesamowite. I miejsce pierwsze, zwycięzca marcowego wydania topki. Tak naprawdę najbardziej chyba tobie w oko wpadł, bo od razu wyhaczyłeś go z tych propozycji, no nie? No tak, to jest, słuchajcie, świetny kill. Ja generalnie na początku nie wiedziałem, o co chodzi, może zestrzelenie helikoptera, ale to jest dosyć standardowe, ale patrzcie tutaj, co wyrabia tym robotem saperskim. Świetna generalnie akcja, świetny pomysł na to, żeby zostawić tutaj tego robota. Jeżeli nim nie kierujecie, to przeciwnicy nie widzą go oznaczonego, no i po prostu robić swoje. No przeciwnicy byli totalnie zaskoczeni. Także moi drodzy, to są nasze propozycje na miesiąc marzec. Już dziewiąta
edycja, także wszystko to idzie, czas bardzo płynie i generalnie rozwija się to bardzo fajnie. Jak widzieliście, te wszystkie klipy były takie bardziej z przymrużeniem oka. Może raz na jakiś czas właśnie dzięki wam takie klipy tutaj będą pokazywane, bo nie ukrywam, że w tym miesiącu bardzo, bardzo dużo było tych operacji szafek, metr i tego wszystkiego takiego, co bardzo często się widuje. Jesteśmy zupełnie pewni, że potraficie sobie również poradzić i na innych mapach, nie tylko takich clusterfuckowych, gdzie naprawdę dzieje się wiele i można wparować na plecy przeciwnika, zgarnąć mnóstwo killi, ale również jesteście w stanie świetnie podkładać M-komy, robić inne rzeczy na bardziej otwartych mapach, także zachęcamy was do tego, abyście właśnie tego typu klipy przesyłali. I jeszcze na sam koniec ja tylko przypomnę standardowo wszystkie informacje odnośnie wymogów, jakie muszą spełniać klipy przesyłane na nasz adres mailowy. Macie oczywiście w opisie. No i jeszcze raz przypomnę, że możecie puszczać swoje wodze fantazji w grze Battlefield Hardline, Policjanci i Złodzieje, także nadsyłajcie, tych klipów powinno być jeszcze więcej. Także moi drodzy, żegnają się i odmeldowuje się Mr. Cocosfly i Kromka Chleba 90. Czołem!